Witam, dzień dobry w kolejnej części poświęconej tworzeniu strony internetowej. Przypomnę, że na poprzednich naszych zajęciach zatrzymaliśmy się w tym miejscu, stworzyliśmy przyciski P i T, które mają być naszą nawigacją strony. No i stworzyliśmy tutaj taki tekst, wstawiając jedno zdjęcie. Jeszcze wcześniej na zajęciach zrobiliśmy tutaj nagłówek. Stopka jest mniej więcej przygotowana, ale tutaj brakuje tekstu. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj właściwie zakończyli te podstawy tworzenia strony internetowej. Po dzisiejszych zajęciach można właściwie taką stronę upublicznić, wstawić do internetu na serwer. No i wtedy ta strona będzie w pełni działająca. Przypomnę, że pracujemy w programie Notepad, więc proszę go sobie otworzyć i proszę otworzyć ten plik, na którym pracujemy. My cały czas pracujemy na pliku index.html, to mamy jeden na razie tylko plik. Dokończymy tą pelargonię i troszeczkę dzisiaj pomieszamy z tymi plikami, żeby po prostu strona internetowa w pełni działała i żeby to menu, które zostało przez nas stworzone, żeby w pełni też działało. Przypomnę, że wstawiliśmy obrazek. Jeszcze raz pokażę to na stronie internetowej. Już tylko... O! Pokażę na stronie internetowej, to zdjęcie wstawiliśmy, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego menu, to tutaj chciałbym jeszcze Wam pokazać, że no można jeszcze sformatować miejsce położenia tego rysunku, bo może być on od lewej, może być od prawej, może być tekst wokół tego, także jest wiele możliwości. Odsyłam Was do różnych poradników. Ja tylko pokażę, w jaki sposób można przesunąć do lewej, do prawej, no i żeby tekst był oblany. To jest bardzo proste. Przechodzimy do Notepada i w tym miejscu, gdzie mamy wstawione zdjęcie. Przypomnę, że znacznik wstawiania zdjęć to jest IMG i tutaj podajemy ścieżkę. To tutaj jeszcze w tym miejscu musielibyśmy określić w stylach. Style równa się, że ma być przesunięte na przykład do lewej, czyli piszemy float, dwukropek, no i left. Albo jak będziemy chcieli, no to do right. Ale my piszemy, ja teraz w tym momencie chcę do lewej. OK. Czyli zapisujemy, Ctrl S, przechodzimy do naszej strony. Do naszej strony, F5. No i zobaczcie, że w ten sposób, chociaż pozycja tego naszego obrazka się nie zmieniła, to tekst został oblany z tej strony. Gdybyśmy wpisali right, to by ten zdjęcie z drugiej strony. To jeszcze zróbmy tak zwane marginesy wewnętrzne wokół tego obrazka. To tutaj jeszcze należy wpisać H space równa się na przykład 20, czyli możemy określić z jednej strony, z lewej i z prawej, albo górę i dół. Zróbmy tak, ponieważ tam są różnego rodzaju odstępy, więc żeby to ładnie wyglądało, to zróbmy mniej, bo gdybyśmy zrobili 20-20, owszem, byłoby równo, ale poprzez różne odległości wersów tam się robi trochę więcej miejsca, dlatego może to dziwacznie trochę wyglądać. Ja bym proponował tak, zapisujemy i przechodzimy do naszego tutaj programu i F5. O, efekt jest taki, jaki powinien być. To wstawmy sobie jeszcze tu gdzieś jeszcze jedno takie zdjęcie.
żeby ten efekt był. To może tutaj podlewanie pelargonii. Podlewanie pelargonii i tu sobie wstawimy zdjęcie. Przypomnę, że wpisujemy IMG, IMG, ścieżka dostępu. I ja mam w folderze IMG łamane i chyba mam pelargonia 2. Nie pamiętam. Ale to najwyżej nam nie wyświetli. A za chwilę sprawdzimy, jaka powinna być tutaj nazwa. Zapisujemy i patrzymy. F5. No, jest. Czyli była pelargonia 2. Teraz sobie przesuniemy do lewej, przepraszam, do prawej. Także tutaj kopiuję, bo nie chcę mi się wpisywać tego samego. Kopiuję i zmieniamy tylko na right. I zobaczmy, co nam się tutaj zmieni. Zmieniło się, super, fajnie, jest wstawione. Także tyle, jeśli chodzi o te zdjęcia. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze zajęli się przez chwileczkę tym menu. Mianowicie utworzyliśmy jeden plik, który otwiera nam tą stronę. Ale żeby strona internetowa w pełni funkcjonowała, to zazwyczaj ma ileś zakładek. My tu w tym przypadku stworzyliśmy sobie dwie zakładki, więc teoretycznie po naciśnięciu na tą zakładkę, tu nasz przycisk P, powinna się otworzyć inna strona o innej nazwie, w której będą inne treści. Znaczy, w naszym przypadku to będzie ta strona pelargonii. Trochę namieszaliśmy, dlatego że mieliśmy stworzyć ogólną stronę bez tych pelargonii, żeby szło przełączyć, więc za chwilę to poprawimy. Ale ja nie chciałbym za dużo sobie tutaj psuć. Więc pokażę Wam, jak to zrobić. Musielibyśmy mieć nie tylko jeden plik index.html, ale musielibyśmy mieć plik index.html tutaj o treści, co ta strona ma zawierać. Drugi plik HTML nazywałby się menu 1, tu po przyciśnięciu tego przycisku. I drugi plik, który by się nazywał menu 2. I wtedy po naciśnięciu tego przycisku on by się otworzył. Więc proponuję to zrobić. Przechodzimy do naszego notepada i patrzymy, co tu mamy. No tu mamy ten nasz plik index.html. I teraz, żeby nie stracić tej treści, która tu jest, proponuję Wam, żeby po prostu ten plik musimy go zapisać, a jest zapisany. To musimy go teraz zapisać jako i zmienimy nazwę i w ten sposób utworzymy dwa pliki. My mówiliśmy o tym, żeby on miał nazwę menu 1.html. I w ten sposób będziemy mieć już, zapisaliśmy i w ten sposób mamy dwa pliki. Jeśli przejdziemy do naszego Explorera, to zobaczcie, że jest plik index.html i od razu nam się tu utworzył plik menu 1, też plik HTML-a. Mamy utworzone dwa, tylko na ten moment te dwa pliki są identyczne. Więc proponuję teraz otworzyć, bo tamto nam się zamknęło, plik index.html w notepadzie. Zobaczcie, mamy teraz dwa otwarte, menu 1 i indeks. I zmieniamy treść tego tutaj pliku, dlatego że tutaj nie chcemy, żeby tu było napisane pelargonie, coś tam, coś tam, coś tam. To mamy napisane w tym drugim pliku,
wymazaliśmy, a tutaj skopiuję sobie z Worda, bo wcześniej przygotowałem w Wordzie tekst na początek, na tej stronie, w poradniku i tak dalej, najłatwiej skopiować, przejść do Notepada i wkleić do Notepada. Oczywiście wszystko nam się tutaj rozsypie, to możemy tutaj zrobić na przykład dwa akapity. Przypominam, że tworzyliśmy to poprzez P akapit. Tu zamkniemy akapit i tu sobie znowu otworzymy ten akapit. No, chyba grafiki nie przewidziałem. Także, tak żeby jak najszybciej. Mamy, zapisujemy, przechodzimy, zobaczmy teraz, co nam się stanie. O, troszeczkę króciutki jest ten tekst i tak troszeczkę mało ciekawie to wygląda, ale no, nie będziemy teraz bawić się w szczegóły. Oczywiście im byśmy więcej tego tekstu tu napisali, to ten nasz div, który tu jest utworzony, zszedłby troszeczkę niżej. Oczywiście też możemy ustawić minimalną wielkość, wysokość, ale nie będziemy już teraz tego robić. Jak będziecie ciekawi, to możecie sobie gdzieś to tam doczytać. I teraz chcemy, żeby po naciśnięciu przycisku P otworzyła nam się strona o pelargoniach, po naciśnięciu T, żeby nam się otworzyła strona o tulipanach. Jak to zrobić? Przechodzimy do Notepada i w tym indeksie głównym, gdzie mamy menu, zobaczcie, że tu mamy wstawione te rysunki, które są jednocześnie podpięte jako ścieżka do otwarcia pliku. I wystarczy tutaj, w tej lokalizacji, nie wpisać index.html, bo nam się cały czas otwiera ten sam plik. Tutaj wystarczy wpisać nazwę tego pliku, który chcemy otworzyć. W naszym przypadku to jest menu 1.html. Jeśli zapiszemy, przypomnę, że musimy te dwa pliki mieć. Musimy mieć plik index.html i plik menu1.html. No i zobaczmy, czy to zadziała. Odświeżyliśmy i teraz naciskam P i nam się otwiera to, co zaplanowaliśmy pod pelargoniami. Jeśli chodzi o tulipany, no nie mamy jeszcze, bo mamy tylko indeks stworzony i ten indeks jest napisany, więc te tulipany ze spokojem możemy szybciutko zrobić. Z praktyki wiem, że powiedzmy, jeśli strony są podobne, no to można by tą stronę zapisać teraz jako, albo skopiować, albo zapisać jako i nadajemy nazwę tej stronie menu2.html. W ten sposób stworzymy tą drugą stronę, ale tu oczywiście nie chcemy tych treści, tylko chcemy treści związane z tulipanami, więc to musimy tutaj usunąć. To usuwamy, a znowu mam przygotowane w Wordzie teksty o tulipanach. Kopiujemy i do Notepada wstawiamy w miejsce, gdzie ten tekst powinien być. Zrobimy sobie akapity, żeby to ładnie wyglądało. Przypominam, że znacznik otwarcia, na końcu musi być znacznik zamknięcia. Przypomnę również, że nagłówki robiliśmy, nie pamiętam teraz, czy H2, H3. Spojrzymy najwyżej do tego pliku menu1, bo tutaj to mamy H1. H1 nie, H2. H2, a tu musi być aha. A tu, żeby była nazwa, to stworzyliśmy sobie. Polecam, kopiuj, wklej i tylko zmieniamy treści i właściwie będzie to samo. Pelargonie nie, tylko tu musimy wpisać tulipany i H1 mówi, nie, H2
Mówiliśmy, żeby był nagłówek. Zamykamy. H2. I tutaj znowu robimy akapity. Jeden akapit. Zamykamy ten akapit. On jest stosunkowo długi. No i... Aha, tu też robimy akapit. I tu zamykamy. Zamykamy ten akapit. Tu znowu zrobimy nagłówek. H2. Zamkniemy ten nagłówek H2. Otworzymy akapit. I... Tu zamkniemy ten akapit. I znowu... Znowu mamy... nagłówek, czyli H2, tulipany, tu zamkniemy, H2 i ostatni akapit i powinno być dobrze. OK. Zapisujemy i sprawdzamy, czy H2 nam zadziała, ale zmieńmy od razu jeszcze w indeksie. Musimy otworzyć ten indeks w pliku, który się nazywa indeks. Zobaczcie, przypominam, że tu mamy menu 1, a my teraz stworzyliśmy plik, który się nazywa menu 2.html i w ten sposób mamy pełną nawigację zmienioną w tym głównym pliku indeks. Jak otworzymy ten nasz dokument na naszej stronie, odświeżymy, to tak, tu będą pelargonie, a tu będą tulipany, nie ma tulipanów, bo nam się chyba strona nie odświeżyła, nie ma tulipanów, mamy menu tulipany, zapisane, no tak, ale musimy pamiętać, tak. Bardzo istotna sprawa, proszę posłuchajcie, sam się teraz na tym złapałem. Na pliku index.html mamy przycisk menu 1 i przycisk menu 2. I to powinno być dobrze. I przy indeksie powinno nam się to otworzyć. Nie rozumiem, czemu się nie otwiera, ale zobaczmy. Musimy być na index.html. Już wam pokazuję, jak tu wpiszemy indeks. Te wszystkie pliki nasze są podobne, dlatego się trochę pogubiliśmy. To jest nasz indeks, otwarty indeks. I te dwa pliki, one są tutaj załączone i one teraz się otworzą. Dlatego, że w tym pliku index.html, jeszcze raz pokażę, zmieniliśmy lokalizację poszczególnych plików. I tu jest dobrze, w index.html. Czyli jeśli nacisnę na T, to się powinny nam otworzyć tulipany. Ta strona z tulipanami. Ale w tym momencie, proszę uważnie mi posłuchać, w tym momencie mamy otwartą stronę, plik, który się nazywa menu 2. I tutaj nie mamy dobrze jeszcze zrobionej lokalizacji tych plików, bo to jest jeszcze ze starego naszego pliku i tutaj pelargonie nam się otworzą, bo mamy wpisane menu 1, ale tu nam się otworzy index.html. Dlaczego? Dlatego, że przechodzę do tego pliku menu 2. Zobaczcie, że tu mamy menu 1 wpisane, a tu mamy wpisane niestety index.html, a tu musi być też wpisane
menu 2. Więc taka uwaga techniczna, jak będziecie kopiować te strony, żeby tworzyć kolejne podstrony, to dobrze by było mieć już skonstruowane i dobrze wpisane to menu, żeby nie było trzeba po prostu tego zmieniać. Jak już będzie dobrze zrobione, to będzie to działać. I teraz poprawiłem menu 1 i to samo musi być poprawione w menu 1. Zobaczcie, a tu mamy w ogóle bałagan, bo tu powinno być wpisane menu 1, a tu powinno być wpisane menu 2. Czyli na każdej podstronie, którą utworzymy, menu musi być to samo, albo musi przede wszystkim odnosić się do istniejących plików, do których chcemy się przenieść. No i zapiszę to wszystko i myślę, że w ten sposób nam będzie wszystko działać. Widzicie, musiało się przełączyć i teraz nasze menu pięknie działa. Otwiera teraz stronę menu 1 i otwiera stronę menu 2. Niestety nie uwzględniliśmy tego, żeby był trzeci przycisk, który będzie tutaj przyciskiem, który nas będzie kierował do tej głównej naszej strony, czyli index.html. Możecie tu sobie po prostu jeszcze jeden znacznik dołożyć w naszym menu i wtedy będziemy trafiać do głównego menu, bo z tego poziomu nigdy nie trafimy do index.html ani z tego, bo nie mamy żadnego przycisku tutaj, który by nam tutaj odsyłał nas do index.html. Ale żeby nie być gołosłownym, zróbmy to szybciutko. Naprawdę to nie trwa długo. Nie mam wprawdzie przygotowanego przycisku, ale jeśli dobrze pamiętam, my tu mamy zdeklarowany przycisk. Ale nie, przepraszam, nie na indeksie, bo na indeksie nie trzeba przycisku robić, a zrobimy to na przycisku na tą stronie menu 1. I tu wpiszemy sobie przycisk, który będzie miał napis strona główna. Właśnie nie pamiętam, jak to tam do końca było sformatowane, ale spróbujemy. Muszę oczywiście lokalizację, skopiuję, nie chce mi się tego wpisywać. Tu całość skopiujemy. I lokalizacja oczywiście tu musi być indeks, bo to oznacza, że po naciśnięciu na tego diva nam się otworzy nam się strona indeks. I musimy zamknąć diva. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Możemy napisać strona główna. OK. Zapisujemy, jest to w menu 1, czyli w pelargoniach, czyli zobaczymy, przełączymy na i tu zobaczcie, nam się utworzył przycisk. Go musielibyśmy sformatować, żeby ten przycisk miał ręce i nogi, ale po naciśnięciu nam się otwiera strona główna. I taki był zamysł. Zobaczcie, że na stronie głównej nie potrzeba tutaj odnośnika do strony głównej i teoretycznie powinniśmy tak samo zrobić, że jeśli otworzy nam się strona o pelargoniach, to po co ten odnośnik do pelargonii? Wystarczy odnośnik do tulipanów i strona główna. Więc spróbujmy jeszcze to zrobić. Czyli tutaj wyrzucamy w menu 1, wyrzucamy to, a w menu 2 wyrzucamy to, bo po co to ma być? Przełączamy wtedy tylko, szybko to zróbmy.
żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. Jesteśmy na stronie menu. Jeden, wyrzucamy ten odnośnik do Pelargonii, czyli to. Pozostaje nam ten i przy menu 2 wyrzucamy przycisk menu 2, bo on jest tu niepotrzebny, ale dodajemy poprzez formę kopiowania strona główna i tutaj do menu 2 wstawiamy strona główna. Chciałbym, żeby jeszcze ten napis był biały. Zobaczę w stylach przycisk, jaką ma tutaj przycisk. Zróbmy kolor, może się uda. White. Biały zrobimy, czy jakiś inny? A niech będzie biały. Dobrze, zrobimy biały i zobaczymy, czy to nam się w ogóle zadziała. Zapisaliśmy. Pamiętajcie zawsze o zapisywaniu. Przechodzimy. Zadziałało. Zobaczcie, że jesteśmy na menu. Teraz jesteśmy w głównym menu. No i co? No i poprzez najechanie na przycisku otworzy nam się Pelargonia. Nie zadziałało, bo tej Pelargonii tu nie powinno być. I tulipany nam zadziałały, natomiast Pelargonia nam nie zadziałała. Po naciskaniu na Pelargonię tego tu nie powinno być. Patrzymy, co się stało. Menu 1. Być może po prostu nie jest zapisane. Zapiszmy to. I wracamy. F5. O! Zobaczcie, że mamy P, Pelargonie, otwiera nam się strona Pelargonii. Strona główna, no, ten przycisk jeszcze poprawmy, bo po najechaniu na ten przycisk niech ten napis się zmieni na czarny. Prawda? Będzie lepiej. Czyli jeszcze raz wracamy tutaj do styli i po przyciśnięciu tu mamy, że nam się zmienia na białe, ale kolor tekstu musi nam się zmienić na czarny. Kolor. I tu zrobimy black. O. Powinno być dobrze. Jeszcze można, że jak najedziemy. A nie, dobra, to już zostawmy. Zobaczymy, czy nam się tutaj coś zmieni. F5, czyli należy odświeżyć. O, zobaczcie, że działa w zupełności tak, jak powinno być. Czyli tak, tu nam się tulipany, mamy tulipany. Nie mamy tutaj zdjęć wstawionych, ale to już sobie sami wiecie, jak to zrobić. Także zdjęcia można wstawić. Strona główna, przechodzimy do strony głównej. Ta strona główna cały czas mi jeszcze tutaj nie pasuje. Ja myślę, że można sztucznie to troszeczkę oszukać i zejść tutaj na dół no naszym BR. Wiecie, że BR to jest od nowej linii. No i jeśli tutaj wpiszemy kilka BR, jedna linijka w dół, druga linijka w dół, trzecia linijka w dół, zrobimy z 5. Powinno być dobrze. I zobaczmy, jaki osiągnęliśmy efekt. O, osiągnęliśmy efekt taki, jaki powinien być. Czyli mamy tutaj trochę w dół. Po najechaniu nam się Pelargonie rozwiną. Zostaje nam te, czyli tulipany. I cały czas możemy przejść do strony głównej. I to by było właściwie wszystko. Dlatego, żeby ta strona była ładniejsza, no to wiadomo, że tutaj mamy stopkę, którą można też wypełnić jakąś treścią. Akurat tutaj mam materiał przygotowywał Waldemar Ganda, ale tutaj też zazwyczaj w tej stopce pisze się, kto jest twórcą, nie wiem, datę stworzenia
danej strony albo jakieś tam informacje. Nieraz w stopce też daje się menu, daje się pewnego rodzaju informacje o tej stronie, także to już do waszej jakiejś tam kreatywności zostawiam, żeby tutaj sobie coś napisać. To by było na tyle. Myślę, że w ten sposób zakończyliśmy tworzenie stron internetowych. Na podstawie tych kilku filmików, bo to jest szósta część, na podstawie tych filmików jestem przekonany, że udałoby wam się stworzyć stronę internetową i takich stron internetowych będę oczekiwał, dlatego że kończy się powolutku semestr, rozpoczynacie przerwę świąteczną, później ferie i po tym wszystkim miejmy nadzieję, że wrócimy do szkoły. I tam chciałbym wasze strony internetowe zobaczyć, czyli w międzyczasie proszę je cały czas tworzyć. No a jedną z takich ważniejszych ocen będzie właśnie ocena za to. Podam wam pewnego rodzaju kryteria oceniania, bo to nie chodzi o to, żeby mieli wszyscy szóstki za to, że tą stronę będą mieli, ale tu też się będzie liczyć pewnego rodzaju wykorzystanie elementów, o których mówiłem. Będzie się liczyć samodzielność, przecież ja to będę widział, bo to widać, czy specjalista tworzy stronę, czy nie. No i będzie się liczyć przede wszystkim estetyka, czy to wygląda ładnie, czy nie, czy jest tak po prostu porzucane. A nad tą stylistyką, estetyką można troszeczkę popracować. Także proszę was, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, ale żeby to było po prostu teraz, w tym czasie przygotowywane, a po feriach będziemy się z tego rozliczać. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia.